W tym miejscu planuję przykleić naklejkę Neymar. Tak wygląda w momencie, kiedy przychodzi od producenta. Zapakowana w tubę. Nieuszkodzona. I teraz postaram się, proszę o pomoc, synku. Postaram się przenieść naklejkę. Podejdź tu, Michałku, na chwilkę, żeby łatwiej było mi ją przenieść na ścianę. Muszę ją najpierw przenieść na papier pomocniczy. O, w ten sposób. Każda kropeczka jest istotna, więc takie rzeczy nie mogą zostać, muszą zostać także przeniesione. W ten sposób masując, przeniosę każdy szczegół. Widzicie? Uwierzcie mi, da się to zrobić. Wiem, bo już to robiłam parę dni temu z Ibrahimowiczem. Więc ja sobie teraz pomasuję, a kiedy przeniosę całość w ten właśnie sposób na folię, przyłożę do ściany i zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Nagrywam. Synku, gdzie on ma być? Tak bardziej tu, czy bardziej po środku? Po środku. Tu? No. Dobra, tak się. Troszeczkę wyżej. No tu. Tu? I teraz tak jakby bieg. O tak. Tak. I teraz dokładnie. Za pomocą szmatki. Najważniejsze, żeby bombi nie było. I każda kropka jest ważna. Fajnie, że są podzielone na takie części. Łatwiej to później poodrywać bez uszkodzenia naklejki. Co? Widać, że to Neymar? Tak. Troszkę masowania jest. Jak skończę tym oto sposobem, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Udało się, nawet tego nie zepsułam. Do wyboru są jeszcze w zestawie trzy różnego rodzaju piłki. Można wykorzystać tą z zestawu, albo tak jak ja to planuję zrobić. Mam tutaj piłkę na baterię, o której Wam kiedyś pisałam. Niestety moja naklejka gdzieś mi się chwilowo zapodziała, ale można wykorzystać o tego typu dekoracje, lub tak jak woli mój synek, jego wybór, taką piłeczkę. Michałek, na dole, przy nóżkach. Trzeba mieć ją w ręku. Na dole. Tu. Dobrze. Proszę bardzo. Mówisz i masz. Dobrze, mamusia się teraz troszeczkę pomęczy, żeby to przykleić. Ale efekt naprawdę będzie fajny.